Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji radni prawie jednogłośnie uchwałę przyjęli. Teraz zostało już tylko podpisanie umowy, co nastąpi niebawem, bo delegacja na czele z prezydentem Tadeuszem Ferencem wyjeżdża właśnie do Chin, by ją podpisać. W ubiegłym roku jesienią obie strony podpisały w tej sprawie list intencyjny. Fangchenggang to miasto na południu Chin, gdzie góry stykają się z morzem niedaleko granicy z Wietnamem. To jeden z najważniejszych portów tego kraju, liczy 900 tysięcy mieszkańców, nowoczesny, prężnie rozwijający się z licznymi atrakcjami turystycznymi.